jeżeli ktoś mi powie, że nie ma żadnego ryzyka, że zostaną zanieczyszczone wody gruntowe, jeżeli, oczywiście są takie filmy jak Lewackie Gas City, które jest równie, można powiedzieć, wiarygodne jak Fahrenheit 911 czy Zabawy z bronią i w podobnej konwencji jest ten film kręcony, ale te problemy ekologiczne w przypadku gazu łupkowego istnieją. W kraju, który tak jak Polska ma problemy, teraz jest pustynnieje, mamy problemy z gospodarką wodą, podstawy takie, że nie jest ona prowadzona, mamy problemy z wodą pitną, mamy problemy właśnie z inwestycjami infrastrukturalnymi dotyczącymi tej wody. Powiedzenie, że X wody pitnej należy, która jest zasobem, który będzie drożał, który będzie, no, można powiedzieć, w pewnym momencie zacznie się szacować, że to nie jest za darmo używanie wody, żeby sobie ktoś ją tam spompował, skaził i tak dalej. Kwestie obciążenia, co będą dalej robić z tym właśnie ściekiem, z tym syfem, który powstaje przy wydobyciu. Tych problemów jest dosyć dużo. I w przypadku Francuzów, którzy wprowadzają moratorium na wydobycie gazu łupkowego u siebie i chcą forsować podobne przepisy na poziomie europejskim, to jest rozsądne. Ponieważ Francja się we Francji zadam swoje lobby energetyki atomowej. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I oni tego nie potrzebują, bo oni mają problemy. Ale w przypadku Polski, która jest w takiej sytuacji, jak jest, to tego nie powiedzieć wprost i twardo, ale to trzeba powiedzieć. Cała polityka energetyczna, klimatyczna to jest gazowanie gospodarki europejskiej. To jest zmuszanie do przechodzenia, że nie można wrócić do węgla, trzeba się odsunąć od węgla i można gaz czy atom. Czyli podzielmy się, tak? Kto dobrze żyje, dlaczego Włosi i Niemcy dobrze żyją z Rosjanami, starają się układać wspólnie, można podzielić trade'owy, coś za coś. I mają im co zaoferować. Nasza tragedia polega na tym, że nie mamy czego zaoferować. Ostatni argument negocjacyjny, który mieliśmy, to kolega Krakus, Mikołaj Budzanowski, przyklepał jego danie w zeszłym roku, to daliśmy warunki, na których tranzyt idzie przez Polskę. Bo to jest jedyna rzecz, którą mogliśmy grać. Jedyny argument, jaki mieliśmy argument w negocjacji z Rosjanami. Wy nam podnosicie o ich cenę gazu, to my wam o Y podnosimy cenę tranzytu przez Polskę. I tak robi na przykład Ukraina, tak robi Białoruś, tak? I co chwilę są konflikty, my podnoszą Łukaszence cenę gazu, on im podnosi, wprowadza cło na tranzyt ropy przez Białoruś. I sobie w innym kubełku odbije i mówi, to ja skąd sobie zbiorę. Przecież wiecie, że nie mam innych źródeł, tak? I my, decydując się, z jednej strony krzyczano na Pawlaka, byłem w grupie tych osób, które krzyczały, że absurdem jest przy tak negatywnych warunkach, w momencie, gdy nie mamy zakończonego żadnego projektu dywersyfikacyjnego, przedłużać umowę, w momencie, kiedy nie mamy jeszcze noża na gardle, do 2037 roku. Ale sytuacja, w której ustaliliśmy, że non-profit, praktycznie dodajemy tranzyt do 2045 roku, ryczałt to można mieć w taksówce na krótkim kursie. A do 2045 roku umówić się, że co roku 26 czy 7 milionów będziemy mieć zysku do podziału na pół jeszcze, tak chciałbym zwrócić uwagę, za eksploatację infrastruktury, którą można przesłać ponad 30 miliardów metrów sześciennych do Niemiec. To jest oddanie argumentu negocjacyjnego, którym im się kończyła ta umowa. Tak samo jak nam się ukończyła w 2022 umowa na gaz. Znaczy, gdy siadaliśmy, doprowadzenie do tego, że przedłużamy i mówimy, to wy macie do 2045 roku tranzyt za Frico, bo to jest za Frico, za błąd statystyczny, a nie załatwimy sobie, co będzie z gazem po 2022 roku, to jest przestrzelenie sobie kolan i się dziwienie później, że się upada. Tylko, że wszystko się dzieje z powolnym tempem rozłożonym na kilka lat. Jeżeli ktoś chce, żebyśmy nie kupowali od Rosjan gazu ziemnego w 2022 roku, po 2022 roku, jak nam się skończy kontrakt, to kiedy musi podjąć decyzję strategiczną, co z tym robić? W 2011, najpóźniej w 2012. Zbudowanie, przestawienie tego wszystkiego na inne rozwiązanie w 2017-2018 to będzie za późno. I w tym momencie podjęto decyzję, które można powiedzieć, z jednej strony, jeżeli wypali gaz łupkowy, to jest ugotowany PGNiG. Jeżeli nie wypali gaz łupkowy, to jest ugotowana polska gospodarka, bo skąd my weźmiemy inny gaz, a chłopaki, jakże będą mieć zapewniony transport, to czego zarządzają i jaką cenę bierze monopolista, taka zagadka,
w jakiejkolwiek branży. Czym się kieruje, jaka jest bariera w cenie dla monopolisty, który nie ma dla swojej alternatywy, a ma coś, bez czego się nie da? Żeby nie było może aż tak wielkich protestów, żeby... Proszę mi mówić, że Rosjanie się będą przejmować protestami, że rząd polski nie ma protestu i tak dalej. To powiedzą, słuchajcie, możecie tutaj zrobić obwód autonomiczny i my z tymi protestami damy sobie radę, będzie w porządku, będzie spoko. Ekonomicznie rzecz biorąc, maksymalna cena to jest to, ile jest w stanie zapłacić płatnik. Tak naprawdę podjęcie tych decyzji, które zostały podjęte w zeszłym roku, to jest podjęcie decyzji, że w Polsce nie będzie wielkiej syntezy chemicznej, nie będzie zakładów chemicznych, które muszą wykorzystywać węgiel, przepraszam, gaz ziemny. W tym zakresie, w którym nie da się importem tanim i sprawnie zorganizowanym łącznika zastąpić, to jest podjęcie decyzji w sytuacji, w której my mamy przestawiać się na energetykę gazową i właśnie wyłączyć kolejne bloki energetyczne i kupować czy budować elektrownie gazowe, czy kupować gaz. To jednym z dostępniejszych rozwiązań wydaje się zrobić faktycznie dużych inwestycji na Białorusi przez polskie koncerny i tam poza pakietem energetyczno-klimatycznym wwozić węgiel z Bogdanki po to, żeby go spalać na Białorusi, co Jan Kulczyk bardzo roztropnie próbował robić. Z uwagi na ryzyko regulacyjne tydzień temu ogłosił, że zawiesza ten projekt, bo nie do końca wie i nie do końca ma pewność, czy to faktycznie będzie chodziło tak, jak mi się wydaje, że będzie chodziło, bo idzie czas potwornej niestabilności. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, to uważam, że powinno być wtedy Ministerstwo Energetyki i Klimatu. Że kompetencje, które są teraz porozbijane na ministra skarbu, ministra gospodarki, ministra środowiska, ministra finansów i ileś innych agent, powinny być w jednym miejscu. W jednym miejscu powinno się pilnować wszystkiego. Kto się zajmuje nadzorem nad zasobami naturalnymi? Właśnie tym, żeby dobrze wycisnąć kasę z gazu łupkowego. W Stanach Zjednoczonych są w chwili obecnej referenda i w momencie, gdy dawano uprawnienia do eksploatacji gazu łupkowego, organy dające uprawnienia zastrzegały sobie prawo, że będą elastycznie i tyle ile uważały kasować za podatku od kopalin. W Polsce jeden z podstawowych problemów z energetyką jest brak podatku od kopalin efektywnego. Dlatego mam problem z prywatyzacją. Gdybyśmy my mieli podatek od węgla, to bym starał się w trakcie roku po wybudowaniu sensownego systemu podatku od wydobycia węgla kamiennego byłbym zwolennikiem sprzedania wszystkich kopalń. Dlaczego nie jestem zwolennikiem teraz sprzedaży kopalń węgla kamiennego? Bo to nie chodzi o zakład, jego pracowników, know-how, tradycje. To chodzi o węgiel, który można przez kilkaset lat kopać w ziemi. Dlaczego jestem przeciwnikiem prywatyzacji KGHM w chwili obecnej? Bo to nie chodzi o KGHM, o opanowane przez związki zawodowe i gangsterów spółkę, na której dużo podmiotów żaruje. To jest sprzedaż spółki, która ma wyłączność na eksploatację miedzi w tym miejscu w Polsce, gdzie ta miedź występuje. Co to jest za prywatyzacja? To jest sprzedaż zasobów naturalnych, czegoś, co jest dobrym wspólnym, bez zapewnienia jakiego... Co to jakieś, nie wiem, to są takie historie, jak no, ląduje sobie Robinson Crusoe na wyspie i ma prawo do tej wyspy, bo ją ogrodził, nie wiem, taśmą żółtą jego koloru i wbił parę palików, tak? Nie kupuje tego. Dlaczego ktoś, kto kupi właśnie taki KGHM, kupuje w tym momencie tak naprawdę te zasoby naturalne, które w tym momencie są? Jak to wycenić? Jak to uwzględnić? Kto ci da pieniądze, kto ci uwzględnią zwrot za eksploatację tej miedzi przez 150 lat? Brak podatku od kopalin, zresztą to jest ciekawe, bo jeden z podatków, którego wprowadzenie zawsze UPR wnioskował od początku swojego istnienia, brak tego, żupowe to oczywiście Korwin nazywał, to musi być pogłówne, łanowe, kwarciane, żupowe i tak dalej. Więc w tym wypadku brak tego podatku, zbudowanie systemu podatku od kopalin jest jednym z fundamentów rozsądnego, tak jak na przykład w Norwegii. Świetnie sobie z tym dali radę i oni nie mają problemu, żeby dawać koncesję na wydobycie ropy naftowej innym podmiotom niż Statoil i Norsk Hydro. I wszystko jedno, kto tą ropę wykopie. I więcej kopie, niestosownie kopie, to nie mają to rozłożone na poziomie właśnie koncesji wydobycia. Później co z tym robić? Zauważcie, że Norwegia jest chyba jedynym krajem na świecie, któremu nie zaszkodziło to, że ma ropę naftową, że ma zasoby naftowe.
Nawet Holendry w pewnym momencie to zaszkodziło. W pewnym momencie Szkocji też to zaszkodziło. No, bo... Więc uważam, powinno podjąć Ministerstwo Energetyki i Klimatu miejsce, w którym się tymi złożonymi sprawami, w których jest polityka regulacyjna, będą zajmować. I nie da się, można powiedzieć, jednostronnie powiedzieć, a my u siebie wprowadzimy wolny rynek, nie będziemy niczego regulować, będziemy tylko arbitrem. Dlaczego? Bo możemy to kontrolować na poziomie krajowym, ale nie jesteśmy w stanie, biorąc pod uwagę nasze umiejscowienie, to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, kontrolować tego procesu. Jak nie jesteśmy w Unii Europejskiej, to ryzyka regulacyjnego europejskiego nie jesteśmy w stanie ogarnąć, opanować i prowadzenie własnej polityki regulacyjnej na poziomie krajowym jest konieczne, chociażby po to, żeby czasami przeciwdziałać różnym no to rozwiązanie na poziomie unijnym. Myśmy myśmy zamknęli rynek gazu. W 2006 roku zamknęliśmy rynek gazu w Polsce. W jaki sposób? Wprowadziliśmy obowiązek posiadania magazynowania gazu ziemnego. Wiedząc, że jedyne magazyny na polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. Jaki był powód? Był konkretny. Była sobie węgierska firma nazywająca się Enfesz, która została założona przez trzech Rumunów bezdomnych i jedną emerytowaną węgierską aktorkę, która dostała wyłącznie na pośrednictwo sprzedaży gazu na Węgry, Ukrainę i Polskę. I ta firma Enfesz, ona powiązana była z Rosuk Energo, u nas działającym, ta firma Enfesz złożyła oferty na dostawę gazu ziemnego do państwowych zakładów komunalnych, Polic, Puław i tak dalej. I to dziwnym trafem było skoordynowane z działaniem jednego z dyrektorów PGNiG-u, który porozsyłał pisma do wszystkich tych firm, że nie mogą liczyć na przedłużenie kontraktów i w momencie, gdy one, żeby im zapewnić na jakiś zadek, one będą kupować gaz. Dziwnym trafem facet z PGNiG-u wysyła do wszystkich tych zakładów chemicznych pisma, że nie mogą liczyć na to, żeby im zapewnić długoterminowo, czyli daje im podkładkę do decyzji, żeby kupili od kogoś innego. I pojawia się firma MFS, która mu chce wyjść PGNiG-owi największych odbiorców przemysłowych i zostawić go z zasadami take or pay. A to jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, żeby pokazać, że to jest wszystko naprawdę trudne. Jaki sens ma prywatyzacja PGNiG-u w sytuacji, gdy o kosztach tej spółki podstawowych decyduje państwo, ponieważ kontrakt PGNiG Gazprom jest wykonaniem umowy międzynarodowej między Polską a Federacją Rosyjską, a przychody PGNiG-u określa państwo, bo sprzedaż gazu jest taryfowana. Koszt i przychód określa państwo, po co rząd SLD rzutem na taśmę w ostatnich miesiącach wypchnął tą spółkę na giełdę? Żeby pozyskać kapitał? Kapitał taniej PGNiG to pozyskałby emitując obligacje. Mógłby tanie, mając zasoby gazu, kupując gaz w Polsce i tak dalej. Więc te sprawy są złożone, trudne, są niezłą zabawą na lata. I moim problemem jest to, że się na tym nie znam. Ale znam po prostu niewiele ludzi w Polsce, którzy się na tym znają. To jest trudna działka. Jako naturszczyk i amator kompletny w to wszedłem. Musiałem sobie jakoś tam dawać radę. No i mieliśmy dream team z informatykami z Google'a, parając się dywersyfikacją i innymi zabawami. A nasz szef się strasznie z nas śmiał, bo mówi, sami uplerowcy, libertarianie, konserwatywni liberałowie, weźcie sobie chłopaki, załóżcie stowarzyszenie Libertarianie za Nacjonalizacją. Bo w sumie to, co robiliśmy na co dzień, to leżyliśmy się, to nasz szef nam to mówi, że to są ćwiczenia stowarzyszeniowości. Ile można zrobić, realizując strategiczne dla interesu publicznego projekty w państwie, którym teoretycznie się rządzi po teoretycznie wygrania w wyborach. Każdemu z was życzę tego rodzaju doświadczenia, tego rodzaju zabawy, bo dla mnie to było, można powiedzieć, zawodowo, pod każdym względem, z jakimi się to wyrodziły, chyba najlepsze okresy. Nie żeby teraz. Bo...